Witamy tym razem na konferencji trenera gości, pana Szymona Grabowskiego. Poprosimy o komentarz po meczu ostatniej kolejki Radunia z Tomil zakończonego bezbramkowym remisem. Dzień dobry. Przyjeżdżając tutaj wiedzieliśmy mniej więcej jaki to może być mecz i myślę, że takowy był. Drużyna gospodarzy bardzo mądrze, bardzo dobrze ustawiona w obronie niskiej na swojej połowie, gdzie utrudniała nam naprawdę bardzo mocno konstruowanie jakichkolwiek akcji ofensywnych. Niemniej jednak myślę, że powinniśmy pewne rzeczy troszeczkę lepiej realizować i w kontekście czego doprowadzalibyśmy do sytuacji, z których moglibyśmy mocniej zagrażać bramce przeciwnika. W drugiej połowie oczywiście znaliśmy wyniki jakie gdzieś tam się toczyły na innych boiskach i naprawdę bardzo, bardzo chcieliśmy, a wydaje mi się, że aż za bardzo. Tutaj u gospodarzy nic się, jeśli chodzi o pomysł, nie zmieniło, jednak kontrataki były zdecydowanie groźniejsze i to myślę, że gospodarze byli bliżsi zwycięstwa. Jednak patrząc na całokształt, jeżeli gra się o najwyższe cele, a Tomil gra o takowe, mamy tą piłkę meczową i na pewno szkoda, że bramkarz popisuje się super interwencją, a nam nie wpada. Dopisaliśmy jeden punkt, zajęliśmy czwarte miejsce na koniec rozgrywek i myślę, że teraz naszym zadaniem jest patrzeć tylko i wyłącznie optymistycznie. Nie możemy myśleć źle, nie możemy myśleć w kontekście tego, że coś przegraliśmy, bo my cały czas mamy do wygrania i myślę, że przed sezonem, gdybyśmy wiedzieli, że mamy to czwarte miejsce gwarantujące baraże, wszyscy byliby zadowoleni. Apetyt rósł w miarę rozgrywek i sobie zdajemy z tego sprawę, ale jeszcze sprawimy, żeby kibice z Tomilu się cieszyli. Dwa mecze przed nami, jestem przekonany, że to są dwa mecze przed nami i doprowadzimy do tego, że za tydzień z tymi kibicami, którzy między innymi z tymi, którzy dzisiaj byli, będziemy się cieszyli z awansu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i poprosimy o pytania od mediów. Jak to wyglądały przygotowania? No, mało czasu do tego meczu z Wisłą Puławy zostało i czy to ma jakieś znaczenie w kontekście tych wyników z Wisłą z wiosny, z jesienią? No bo dwie porażki niestety z tą drużyną. Tak, na pewno bardziej bym patrzył na minusy, jeśli chodzi o to, że mamy tylko dwa dni do tego spotkania, z racji tego, że zawodnicy oddali trochę zdrowia i pojawiły się nowe urazy, których wcześniej nie było, więc tutaj bardziej w tym aspekcie musimy upatrywać pracę, jaką musimy wykonać do tego najbliższego spotkania. A to, że dwa mecze z Wisłą Puławy przegraliśmy, no to super sprawa, żeby potwierdziło się polskie przysłowie do szechady sztuka. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Nie. Jeśli nie, to dziękujemy trenerze i życzymy powodzenia w barażach. Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej po ostatnim meczu E-Winner drugiej ligi Radunia Stężyca z Tomil Olsztyn. Spotkanie emocjonujące, zakończyło się wynikiem bezbramkowym. Goście mieli w doliczonym czasie gry sytuację stuprocentową, ale obronił Kacper Tułowiecki. Radunia w pierwszej połowie jedna okazja, w drugiej połowie dwie, trzy okazje i słupek. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. O podsumowanie poprosimy trenera Raduni, pana Szymona Hartmana. Dzień dobry. Cieszymy się z utrzymania. Cieszymy się z punktu. 5 punktów, które mamy po tych trzech meczach, zapewniły nam utrzymanie. Gra była taka, jaką sobie zaplanowaliśmy, taką, jaką gdzieś trenujemy. Mieliśmy swoje sytuacje, oczywiście Tomil chwilami miał przewagę w posiadaniu piłki, ale za dużo z tego nie wynikało. Szkoda, że Kuzim nie strzelił słupek obity, ale znów interwencja Kacpra Tułowieckiego w końcówce. Powiem, że jakby klasy światowej, więc cieszę się bardzo z tego remisu. Cieszę się, że w Raduni w nowym sezonie będzie druga liga, a patrząc na wyniki, na to, co się działo, no nie było łatwo. Wszystko przegranej dzisiaj mogliśmy
mogliśmy mieć, kłopoty i wyniki znaliśmy na bieżąco, więc te nerwy były jeszcze bardziej podgrzewane. Udało się, cieszę się bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i poprosimy o pytania z mediów. No mam jedno pytanie, bo mieli kurier Kaszubski do pana trenera. Widać było, jak pan objął drużynę, widać było, że Radomia zaczęła grać jakoś inaczej troszkę. To jest, no dzisiejszy mecz to naprawdę była już taka, no może nie rewelacja, ale był przyjemny dla oka. Ładnie było, znaczy Radomia grała ładnie, przyjemnie było ją oglądać. Jakby pan zechciał się kibicami, znaczy z kibicami podzielić takimi informacjami, co pan zrobił z tą drużyną, że tak, że po pierwsze w trzech meczach nie straciła bramki, zdobyła 5 punktów, grała nieco inaczej. Na czym polegały te zmiany, jakby pan chciał się podzielić z kibicami? Prostota, jeszcze raz prostota. W grze nie interesuje mnie dodatkowe podania, a interesuje mnie uderzenie na bramkę bądź dośrodkowanie. Mamy być konkretni w liczbach, niekoniecznie w posiadaniu piłki i w podaniach. Chcemy grać prosto, chcemy budować gdzieś wszystko bokami. Najważniejsze jest to, że chłopacy podjęli wyzwanie, zaakceptowali to, jaki mieliśmy z trenerami pomysł na Radunię. I to był klucz. Myślę, że znaleźliśmy wspólny język i jakaś chemia między sztabem a chłopakami zaiskrzyło i w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I to dało nam to, że ci chłopacy nie wychodzili na mecze przestraszeni. Wiedzieli, że czym szybciej sfinalizujemy akcję, tym lepiej. Na tym się skoncentrowaliśmy, dużo pracy poświęciliśmy na to. Naprawdę do nocy siedzimy, do nocy sztab pracuje, żeby to gdzieś połapać, te szczegóły były ujęte. Chłopacy to realizowali, chociaż i tak dzisiaj miałem do nich pretensje za pierwszą połowę za to, że w prosty sposób oddawaliśmy piłkę Stomilowi i z tego Stomil mógł nam zagrozić, ale jestem zadowolony ze wszystkich chłopaków, z całej ławki, z tej jedenastki. Nie widzę żadnego grymasu na twarzy i to jest podstawa. Ci chłopacy po prostu podjęli rywalizację, podjęli misję utrzymania i to się udało. A czy czuje pan to, że to pan uratował drugą ligę dla Strzeżycy? Wie pan co, to w piłce nożnej takich historii jest mnóstwo. Myślę, że cały sztab, trenerzy i zawodnicy, wszyscy my podjęliśmy to trudne zadanie i się wywiązaliśmy. Cieszę się bardzo, że utrzymaliśmy się, ale zasługi niech zostaną u chłopaków. Ja mam jeszcze jedno pytanie odnośnie przyszłego sezonu i pana roli w tym przyszłym sezonie. Pan będzie trenerem? Ma pan jakieś wieści? Czy nie? Nie mam żadnych. Dogadywałem się na 3 mecze. Kwestia jest, myślę, otwarta. Dziękujemy. Czy są jeszcze pytania do trenera? A jeszcze chciałbym powiedzieć. Stomil to są pierwsze mecze, które oglądałem. Pochodzę z Morąga. Na Stomil jeździłem od dziecka. Pierwszy mecz Ekstraklasy to był Stomil Olsztyn, więc gdzieś tam sympatię darzę ten klub i życzę mu jak najlepiej. Dziękujemy i gratulujemy utrzymania tego. Dzięki.